spotkanie z twórczością Jana Karola Fydy zmieniło moje życie diametralnie. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć o takiej, o szczęściu wielkim, jakie miały te nuty. Dlatego, że dziadek został aresztowany początkiem wojny. Część tych nut została zniszczona przez wojsko radzieckie w 1945 roku. No i teraz dzięki temu, że Justyna wzięła to swoje ręce, no to zaczyna żyć po raz następny swoim życiem i chwała Bogu, bo przecież tak to by uległo zatraceniu zupełnemu. Na pewno jestem dużo bardziej dojrzała, w sensie czuję, że dorosłam wreszcie. Dojrzałam.